Księga Wyjścia, rozdział 13. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było na twoich ustach, bo ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu. I będziesz zachowywał to postanowienie rokrocznie w oznaczonym czasie, gdy Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak poprzysiągł tobie i przodkom twoim, i da go tobie. I oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla Pana i wszelki pierwszy płód bydła, jaki będzie u ciebie. Co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem. A jeśli byś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz. Gdy cię syn zapyta w przyszłości, co to oznacza, odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy Faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła. Dlatego ofiaruję Panu męskie pierwociny z łona matki i wykupuję mego pierworodnego syna. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami, przypominając, że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przykazania w duchu i w prawdzie, bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. 22. przykazanie Tory nakazuje wykupienie pierwocin i pierworodnych. W późniejszej historii to wykupienie przyjęło formę dziesięciny. Sprawa jest pozornie przyziemna, w rzeczywistości obnaża bardzo kluczową prawdę duchową. Jako ludzie nie jesteśmy właścicielami żadnych naszych dóbr, ani naszego majątku, ani naszego ciała, ani naszego czasu. Wszystko to otrzymujemy od Boga w zarządzanie, nie w posiadanie. Aby każde pokolenie sobie o tym przypomniało, Bóg ustanowił obrzęd dziesięciny. Dzięki temu każdy czuje po kieszeni, że to, co otrzymał, pochodzi od Boga i do Niego ma wrócić. Od nas zależy wyłącznie dobry użytek z tych darów. Jezus wyjaśniał tę prawdę na różne sposoby w Ewangeliach. Przypominał, że człowiek jest jedynie sługą lub zarządcą, który przy powrocie właściciela będzie musiał zdawać szczegółowe rachunki ze swoich rządów. To, co każdy z nas otrzymał w darze, musi procentować. Dotyczy to zarówno rzeczy fizycznych, jak i duchowych, na przykład naszych zdolności, umiejętności i przede wszystkim naszego czasu. Każdy otrzymuje w darze czas. Ten czas musi być wykorzystany w dobrym celu, aby był owocny. Oto jak Jezus wyjaśniał te tematy Alicji Lęczewskiej, polskiej mistyczce zmarłej w roku 2012. Moc i łaski, jakie dałem każdemu człowiekowi, są moją własnością. Ja jestem ich szafarzem i dysponentem jedynym. Trzeba więc być ostrożnym, pytać, jak, kiedy i gdzie je użyć. Trzeba zachować wielką ostrożność, bo szatan żeruje na słabościach człowieka, by moje łaski zostały użyte w zły sposób. Im większe łaski daję, tym bardziej troszczę się, by przyniosły piękny plon. Tym bardziej pragnę oczyścić z wszelkich ludzkich słabości. Im większe posłannictwo wyznaczam i doniosłe powołanie daję, tym bardziej ćwiczę, doskonale i przygotowuję
do jego wypełnienia. Czyni to moja miłość, bo pragnę, aby każdy osiągnął szczyt, na który go prowadzę. Im szczyt wyższy, tym droga trudniejsza, tym skały twardsze i wichry bardziej smagające. Ale przecież człowiek nie idzie sam, ja jestem z nim. Jeśli chce iść sam i próbuje, wtedy kaleczy dłonie, wtedy spada, doznając bolesnych uderzeń. Jeśli odrywa wzrok ode mnie, by widzieć siebie i przebytą drogę, może zboczyć ze szlaku. Ja jestem. Ja chcę prowadzić, bo jedynie ja znam drogę i wiem, jak ominąć ostrza skał i przekroczyć rozpadliny. Jedynie ja mogę osłonić od wichrów przeciwnych, które im wyżej, tym ostrzej smagają. Trzeba przylgnąć do mnie zupełnie, nie czynić żadnego ruchu samodzielnie, pozwolić się nieść w ciszy i ufności serca. Moja miłość osłoni, uleczy, uciszy. Jej trzeba się oddać. Jej trzeba się poddać całkowicie i zaufać do końca, choćby huragan kruszył skały i miotał wszystkim. Ja jestem ponad żywiołami i każdą burzę uciszę, by ocalić moje dziecko. Nie trzeba płakać nad sobą ani oglądać sińców zadanych przez innych. Trzeba poddać się mojej miłości, która jest w duszy własnej i w ludziach, w których przychodzę. To balsam, który ukoi żal i rany uleczy, i dodał sił, by iść dalej drogą mojej miłości na szczyt, jaki wyznaczyłem. Ufaj, moje dziecko, ja kocham i chronię i prowadzę. Widzimy, że Boże wymagania są radykalne. Jesteśmy powołani do miłości absolutnej i doskonałej. Obrzęd dziesięciny jest malutkim kroczkiem, który przypomina nam o tym, że nie jesteśmy właścicielami naszych dóbr, ani materialnych, ani duchowych. Będziemy musieli zdawać sprawę z naszych rządów. Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu na YouTubie.